Jo, siemanko, jestem Technocrata, witam was na kanale IT Hardware w kolejnym podsumowaniu newsów z minionego tygodnia. Idealny na to czas, piąteczek, więc można podsumować tydzień, tyle że to nie jest ten tydzień, na którym się odbywają targi CES, premiera RTX-ów serii 4000 Super. To sobie podsumujemy za kilka dni, bo tam jest bardzo dużo newsów, więc trzeba zagęścić te ruchy. Natomiast dzisiaj tydzień poprzedni, co się tam wydarzyło i na przykład Starlink zamierza uruchomić usługę SMS-ów. Będziecie mogli wysłać sobie przez Starlinka SMS-y. Zastanawiam się, na ile jest to faktycznie opłacalne w stosunku do samego internetu. Wiadomo, internet, jak macie, to możecie też wysyłać SMS, co tam tylko chcecie, ale takie SMS-y może trzeba będzie wysłać raz, dwa razy, sprzedawać taką usługę trochę taniej niż na przykład usługodawcy telefonów satelitarnych, co jest to w opór drogie. I tutaj Musk mógłby wprowadzić naprawdę istotną konkurencję. Mi ten pomysł się podoba, bo łącząc to na przykład z tymi funkcjonalnościami, co wchodzą jak do iPhone'ów, że z satelita można namierzyć. Co prawda ona bazuje bardziej na tych geostacjonarnych, ale może zacznie bazować na Starlinku. Android też ma takie coś wprowadzić, więc no jedno z drugim fajnie się sprzęga i mi ta technologia osobiście się podoba. A czy podoba mi się AI? Też mi się podoba. I tak jak wszyscy myśleli, że to będzie krótkotrwałe, bo znaczy nie wiem, kto tak myślał, ale troszeczkę tak było, że jest to trochę przehypowane i zaraz te nastroje stopnieją. Nawet były newsy o tym, że ChatGPT generalnie traci, bo utrzymanie serwerów i tak dalej. No nie istotne, tylko istotne, bo niekoniecznie ChatGPT zyskuje na wartości, jego wyceny i szacunki przychodów cały czas rosną. No i w sumie to pokazuje, że rewolucja AI będzie ciągle trwała, a tutaj taka mała ciekawostka. Sam Altman, czyli dyrektor generalny czatu GPT, który został na chwilę zwolniony, a teraz z powrotem zatrudniony, wziął ślub i od chyba 2 dni ma męża, więc no, spoko, fajnie. Nie wiedziałem o tym, ale fajnie, że tak jest. Śmiesznie, nie? Znaczy śmiesznie. No, akurat jak... Znaczy, śmieszne jest to, że ja znalazłem tego newsa i chwilę później dosłownie na Twitterze przeczytałem o tym newsie, że Sam Altman wziął ślub. Fajnie, śmieszna koincydencja. A teraz nadal pozostajemy w tych takich nowych technologiach, satelity, AI, bitcoiny, czyli coś, co miało być wcześniejszą taką rewolucją. Blockchain przed AI. Bitcoin ponoć ma bić rekord wyceny w tym roku i jest to związane z taką operacją, która się nazywa, kuźwa, ja tego nie pamiętam, jak to się nazywa, a teraz, znaczy pamiętałem, ale mi wyleciało i teraz tutaj chcę to znaleźć. Chodzi o to, że co 4 lata jest zwiększana trudność wydobycia o połowę, czyli przez to coraz wolniej wydobywają się te bitcoiny, do tego stopnia, że zwalnia wydobycie, bo jakby ilość bitcoinów jest skończona, to jest 21 milionów i w tym momencie halving to się nazywa, tak, od haltowania, czyli zwalniania. Pełne wydobycie wszystkich bitcoinów nastąpi dopiero w roku 140. Tak, czyli wszyscy ci, którzy żyją obecnie na świecie, umrą. Nawet jeżeli ktoś się urodził w tym roku, to już nie będzie żył w roku 140. Najprawdopodobniej, chyba że ktoś dożyje prawie 117 lat, co jest możliwe, no chyba że jakaś rewolucja w medycynie nas trzyma. Ale większość ludzi, 99% ludzkości, która żyje obecnie na świecie, nie dożyje wydobycia ostatniego bitcoina. To jest niesamowicie ciekawa rzecz. Z jednej strony taka pesymistyczna, ale z drugiej strony 120 lat temu, wyobraźcie sobie, 120 lat temu był rok 1901. 1904. Dawno, nie? AWESA ogłasza standard podwójnych monitorów, znaczy podwójnych, z podwójnym odświeżaniem, bo teraz głośno się zrobiło o monitorach, które będą obsługiwać dwie rozdzielczości i dwa jakby standardy odświeżania, 4K 140 Hz albo na przykład Full HD 480 Hz. No i właśnie WESA w związku z tym, znaczy tutaj 4K 240 Hz akurat, wprowadza nowy standard WESA Adaptive Sync Display 1 1.1 wcześniej monitory nie były w stanie obsługiwać przy różnych rozdzielczościach wyższych, np. częstotliwości odświeżania. Zawsze, nawet jak zmniejszaliście rozdzielczość, zawsze maksymalna częstotliwość to była ta dla maksymalnej rozdzielczości, a teraz będą to dwa standardy. Fajna sprawa. Menu Start ponoć znowu ma być przywrócone do nieistotne. Ma być fajne, bo to, co jest teraz, jest kiepskie i powiedział o tym dyrektor właśnie Microsoftu. Podoba mi się to, że zamierzają to przerabiać i uczynić lepszym, bo według mnie najlepsze było w 10. Napiszcie, jakie według Was było najlepsze menu w Windowsie. A jakie były najlepsze ceny dysków SSD? No były, bo niestety ceny dysków rosną i TrendForce tutaj prognozuje, że cały czas będą rosnąć przez cały ten rok. W związku z tym tanio już było i taniej raczej nie będzie. Może później zaczną spadać ceny, a to między innymi przez Samsunga, bo to on produkuje bardzo dużo dysków. Ale teraz nie o tym, teraz o tym, że Samsung do 2030 roku, czyli w dość krótkim okresie czasu, zaledwie 6 lat zamierza pozbyć się zupełnie człowieka ze swoich fabryk półprzewodników. Oczywiście Samsung ma całą masę innych fabryk, ale wszystkie fabryki produkujące chipy mają być w 100% zautomatyzowane i w ogóle mnie to nie dziwi. To jest tak skomplikowany, złożony proces. W Clean Labie trzeba pracować i tak dalej. Tam ludzie chodzą w tych kostiumach, jest podciśnienie, żeby nie było ani jednego kurzu. A jeżeli będą to robić tylko roboty, to można to robić w warunkach wręcz bliskich, znaczy w próżni nie, no bo właśnie próżnia jakby była, to by zasysała z wewnątrz, tylko w bardzo wysokim ciśnieniu może to pracować. Przez to czystość takiej produkcji będzie dużo, dużo lepsza. Ja tak na to patrzę, wiadomo, też można powiedzieć, że na ludziach można oszczędzić, ale czy do końca? Nie wiem, takie roboty są bardzo, bardzo drogie i taka automatyzacja fabryki jest bardzo droga, ale z czasem na pewno się wróci. Mamy RTX 4000 Super. Dzisiaj jak to oglądacie, znacie już ich oficjalne ceny, więc artykuł o wycieku nie jest jakiś interesujący. Przypominam, 5000 zł za 4080 Super, 3500 zł za 40... Kurde, zapomniałem teraz, tak? Nie, 3990 zł za 4070 Super Ti i 2999 zł za 4070 Super. Mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Wydajność 4070 Super. O tym jeszcze za dużo nie wiemy. Natomiast no, około 10% wydajniejsza będzie od wersji bez dopisku Super, więc no, fajny wzrost, natomiast moim zdaniem i tak z tych całych superek najciekawsza będzie nie superka, czyli 4070. Jej cena spadnie w okolice 2300, 2400, może za najtańsze modele albo jakieś promki 2200 albo 2100, to będzie zarąbiście opłacalna karta w tych pieniądzach. A 3050, no to będzie dopiero tania karta. Wydaje mi się, że będzie kosztować około 700 złotych, będzie malutka i wręcz niektórzy producenci nawet przygotowują modele chłodzone pasywnie. Ciekawy projekt, natomiast będzie to taki typowy, może nie tyle co wyświetlacz ekranu, ale karta mniej wydajna niż w większości laptopów. Nie wiem, z 4060, no z 4060 to już na pewno, ale nawet z laptopową 3050. Meteor Lake za to, podobnie jak 3060 w wersji 6GB nowa, zalicza regres. Ponoć ma mniejsze IPC. Jeden z testerów to sprawdził i wychodzi na to, że nowe Meteor Lake'i mają niższe IPC niż poprzednice. Natomiast Meteor Lake'i moim zdaniem wprowadzają coś o wiele, wiele lepszego. Rywalizację z Apple, potężną energooszczędność przez rdzenie LP, czyli low power, prawdopodobnie od tego to jest skrót. Tak mi się wydaje. Tutaj chyba to nie jest opisane w tym artykule, od czego to jest skrót, natomiast faktycznie dzięki temu wydaje mi się, że w końcu ultrabooki na Intelu mogą trzymać naprawdę bardzo, bardzo długo. Zobaczymy, jak to będzie. Ja nie mogę się doczekać testów jakiegokolwiek właśnie lapka ultrabooka. No, jestem podjarany taką perspektywą i mam nadzieję, że przyjdzie mi to za niedługo w końcu zrobić, bo już jesteśmy po oficjalnej premierze. No, a teraz na drugi koniec szali, czyli skaczemy na przepotężnego procka najwydajniejszego, jaki będzie 14900KS z domyślnym taktowaniem na poziomie 6,2 GHz. Prawdziwa bestia pewnie będzie z pół kilowata żar prądu, no może nie aż tyle, ale myślę, że 400 watów na luzie, zwłaszcza jak go podkręcimy. No, taki procek, powiedzmy, eksperymentalny albo OC version, moim zdaniem w ogóle mogliby to nazywać 14900K OC. Chociaż w sumie OC to każdy robi i wtedy procek jest OC. Tak samo na szybkości zyskuje Ryzen 5 8600G, względem 5600G przyrosty to 600 MHz, jeżeli chodzi o rdzenie CPU i aż 900, jeżeli chodzi o GPU, bo tu już mamy Radeona, nie mamy żadnej Wegi, tylko tak naprawdę jest to Radeon, karta graficzna Radeon 760M, więc to jakby mobilny Radeon, laptopowy Radeon zintegrowany w procku. To będą bardzo ciekawe procesory. Mam mieszane co do nich uczucia, bo ja bym się spodziewał na przykład tak jak Ryzen 7, nie wiem czy on tutaj jest, tak jest, Ryzen 7 8700G dostanie Radeona 7800M, kartę na poziomie GTX 1060, może 1070, 2050, no coś takiego, dość wydajny układ graficzny. Ja bym chciał, żeby ten układ graficzny z Ryzena 7 trafił do Ryzena 3 i całość, żeby była sprzedawana za 1000 zł, wtedy byłoby picobello, idealnie. Bo na chwilę obecną, składając komputer typowo do gamingu, załóżmy, że chcemy złożyć typowo komputer do gamingu za 2000 zł, to lepiej będzie wziąć jakąś i3 i wspomnianego wcześniej RTX 4060 w wersji 6 GB. Wydaje mi się, że też będzie dało się złożyć kompa za 2000 zł i to nowego, bo jeżeli mówimy o używanych, to tutaj pole do popisu jest dużo szersze i możemy wziąć sobie 2070 do tego właśnie jakąś i3 i 5 nawet i złożyć ciekawego kompa za 2000 zł. Będąc cały czas przy Ryzenach, seria 8000 będzie już wspierana przez karty Gigabyte, znaczy przy głównej Gigabyte'a i już gdzieś to w przeciekach się pojawia, że będzie wsparcie dla Ryzenów 8000. To nie jest żadne zaskoczenie. Ryzeny 8000 wychodzą w tym roku, więc jakby też pora przecieku nie jest jakaś super wczesna, a jednocześnie AMD, i to wiedzieliśmy od dawna, zapowiedziało wsparcie do co najmniej Ryzenów 8000 na AM5. Co dalej? Ciężko stwierdzić. Oficjalnie wiemy, i to od dawna AMD zapowiadało o Ryzenach 8000. Oni nie nazywali tego Ryzena 8000, ale do 2024 roku to wsparcie AM5 miało być zapewnione, więc to wiedzieliśmy, że procesory, które w tym roku się pojawią się na AM5. Co dalej? No to oczywiście będziemy donosić, więc zostawcie suba. PlayStation 5 z nim nie sprzedaje się tak dobrze, jak Sony by chciało. To i tak genialnie sprzedająca się konsola, ale sprzedaje się dużo gorzej niż takie PlayStation 4 w analogicznym okresie. Więc no widocznie nie ma jakiegoś takiego turbo popytu na PlayStation. Wiadomo, w czasach PlayStation 4 to Wii U się praktycznie nie liczyło. Xbox, no wiadomo, zawsze miał wierną rzeszę fanów, ale to Sony dominowało. W tym momencie jest tyle rozwiązań, jakby pecety w ogóle nie tracą rynku. Pojawiły się handheldy, gigantyczną wręcz popularnością cieszy się Switch. Xbox też całkiem nieźle się prezentuje. Pomimo tego, że nadal chyba PlayStation jest najpopularniejszą z tych konsol, no rozdrobnienie rynku nastąpiło. W związku z tym ta ilościowa sprzedaż PlayStation 5 Slim nie jest taka szalona w tym momencie. No, a wracając teraz do tych procesorów Meteor Lake'ów, o których wcześniej wspomnieliśmy, to właśnie i handheldów, czyli łącząc dwa newsy, które już wcześniej były, no to mamy MSI'a, który swoją konsolę wypuszcza, MSI Clav, czyli szpon, i on będzie właśnie na Intelu i stąd to mówię tego newsa, bo normalnie takich produktowych newsów raczej nie podaję, chociaż w przyszłym tygodniu będzie ich dużo, bo będzie o CES-ie, a tam najczęściej mówimy głównie o produktach. No i właśnie on będzie śmigał na Ultra 7 155H już, nie i7, a Ultra 7 z IGPU na poziomie tych wspomnianych też Radeonów, o których mówiłem w kontekście Apple, czyli nawet na poziomie Radeona na 780M. Do tego te rdzenie LP, które mają być bardzo energooszczędne i to może być bardzo fajna, ciekawa na pewno alternatywa dla Ryzenów Z1 i Z1 Extreme. No ja czekam na Meteor Lake w postaci pierwszych od dawna procesorów Intela bez literki I i też tą konsolę od MSI, bo to jest powiew świeżości na rynku handheldów, które cały czas bazowały na tych Ryzenach i tak dalej. Steam kończy wsparcie dla starszych systemów Windows, już tylko 10 i 11, ale pomyślcie, ile lat nie ma już z nami Windowsa 7. Jest to ponad 10 lat już? Tak? Windowsa 8.1, co ja mówię, 7 to już dawno nie ma, ale 8.1, czyli wersji starszej od 10, 10 lat. Więc wyobraźcie sobie, jak przeszliście na 10, potem pojawiła się 11, znaczy dobra, jak nie chcieliście przechodzić na 10, nie chcieliście przechodzić na 11, bo zakochaliście się w 8, to jeszcze 10 lat spokojnie mogliście na tej 8 grać. Nadal podejrzewam, będziecie mogli grać, ale coraz gorzej może to wyglądać. No, na pewno nieźle wygląda sprzedaż takiego dodatku do Cyberpunka, czyli Phantom Liberty. Jeżeli chodzi o Cyberpunka, no to wiecie, istnieje takie przekonanie, przeświadczenie, zwłaszcza wydaje mi się, że u nas w Polsce, że to generalnie gra, która totalnie nie wyszła. Tak, tylko że przez kilka lat sprzedało się 10 milionów kopii Wiedźmina. 3 gry, którą ubóstwiamy, tak narodowej naszej gry, a takie Phantom Liberty w kilka miesięcy sprzedało się w 5 milionach sztuk. Więc to pokazuje, jak ważne jest zrobienie szumu na cały świat, jak ważny jest hype. Sam Cyberpunk i Phantom Liberty, podejrzewam, nie mam co do tego pewności, ale być może są takie dane, że sprzedało się dużo lepiej niż cała seria Wiedźmin. A my, myśląc o Wiedźminie, myślimy, zarąbista gra, a często myśląc o Cyberpunku myślimy, kuźwa, ale ta gra nie wyszła. No właśnie, więc pytanie, czy nie wyszła, czy wyszła? No, moim zdaniem w jakiś stopniu wyszła, ale na pewno nie tak dobrze, jak wszyscy się spodziewali. 5 milionów sztuk, bardzo dobry wynik, gratulacje CD Projekt. No i teraz wracamy z powrotem do Sony, które pracuje nad MMO w świecie Horizona i to jest kuźwa zarąbisty pomysł. MMO, które no będzie powiewało świeżością moim zdaniem, jeżeli wyjdzie, i z chęcią bym w takie zagrał, bo jak jestem fanem Miecza i Magii i uwielbiam takie klimaty pokroju Wiedźmin, pokroju The Elder Scrollsy, Gothic oczywiście, tak MMO, no jakoś nigdy nie mogłem się przekonać do samych gier MMO. Wydawało mi się to samo, że to jest to samo, co w takich grach pokroju Wiedźmin, inne tytuły Miecza i Magii AAA, tylko że gorzej, w sensie jeżeli chodzi o fabułę, nie? Bo grindować, no to tam można. Ale Horizon to coś świeżego i wydaje mi się, że w kontekście tego, że według tego donosu gra nie nadejdzie zbyt szybko i dopiero po roku 2025, wydaje mi się, że jest to gra szykowana jako pierwszy ekskluzyw, albo taka gra wręcz, która będzie sprzedawać PlayStation 6. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejsze podsumowanie newsów. Zapraszam Was dosłownie za kilka dni na podsumowanie newsów z tego tygodnia obecnym. Jak będzie to podsumowanie, to będzie to nadal podsumowanie z poprzedniego tygodnia, bo były targi CES, była premiera RTX 4070 Super, którą nie będziemy aż tak mocno podsumowywać. Jeżeli jesteście ciekawi tych kart, to u mnie na kanale jest wpierdylion filmów w tym temacie. Podsumujemy sobie targi CES i co tam nowego, ciekawego zostało pokazane. Dzięki wielkie za dzisiaj, miłego dnia, wieczoru, nocy Wam życzę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!